Jeszcze w tym tygodniu Sejm może zająć się regulacjami, które zniosą opłaty na pierwszych dwóch odcinkach autostrad. Premier Mateusz Morawiecki oszacował, że deklaracja wyborcza PiSu na początek będzie kosztować około 200 milionów złotych. Jej koszty będą rosły, gdy trzeba będzie finalizować negocjacje na odcinkach zarządzanych przez prywatne firmy. Projekt ustawy w sprawie bezpłatnych autostrad trafił do Sejmu. Deklaracja obozu rządzącego obejmuje samochody osobowe. Od 1 lipca dostępne bez opłat mają być odcinki państwowe. To A2 Stryków-Konin, to jest autostrada o długości 99 km oraz A4 Wrocław- Sośnica. Zapowiedź rządu jest jednak szersza. Obejmuje negocjacje z prywatnymi firmami, by znieść opłaty na wszystkich odcinkach autostrad. Także tych koncesjonowanych to trasy A1 Rusocin Nowa Wieś, A2 Konin Świecko oraz A4 Kraków-Katowice. Ekonomista Grzegorz Piątkowski wyjaśnia, że w sprawie autostrad państwa obierają różne koncepcje. Jedna z nich przewiduje, że za korzystanie z takiej drogi powinni płacić ci, którzy jej potrzebują. Druga, że autostrada staje się dobrem publicznym. Przyczynia się do wzrostu zamożności całego kraju, nie tylko tych, którzy bezpośrednio korzystają, jadąc właśnie po niej, ale też tych, którzy korzystają na przykład poprzez tańsze dobra czy szybciej. Wykonane pewne usługi. W rządzie wygrała właśnie ta koncepcja drogi jako dobra publicznego. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówi, że wraz z przesunięciem ruchu drogi krajowe i samorządowe będą tańsze w utrzymaniu. W jego ocenie państwo oszczędza, gdy poprawia bezpieczeństwo, a w 2021 roku koszt wypadków drogowych w kraju wyniósł 39 miliardów złotych. Jeżeli zmniejszymy o 10% ilość tych wypadków, a robimy wszystko w każdym z obszarów inwestycyjnym, legislacyjnym, to proszę zwrócić uwagę, jaki to jest, jaka to jest część kosztów które ponosimy. Rząd proponując zniesienie opłat na pierwszych dwóch odcinkach państwowych oszacował koszty takiego rozwiązania. Te pierwsze odcinki to będzie koszt około 200 milionów złotych, może trochę więcej, zależy od, od analiz ruchu. Premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył, że w negocjacjach z firmami, które zarządzają odcinkami koncesjonowanymi, nie trzeba będzie czekać na efekty do przyszłego roku, państwo chcąc uczynić wszystkie autostrady dobrem publicznym, będzie musiało jednak ponosić koszty ich utrzymania. W tych kalkulacjach. Do Doktor Gabriela Masłowska z Rady Polityki Pieniężnej proponuje uwzględnić czas w praktyce zasób nieodnawialny. Ta oszczędność również wiąże się z odejściem od opłat. Zniesie utrudnienia, na które napotykali kierowcy w związku z pobieraniem opłat w punktach opłat, gdzie często yy, tworzyły się ogromne, długie kolejki, i czas oczekiwania był dosyć długi. Ogłaszając rezygnację z opłat, rząd nie porzucił planów rozbudowy autostrad w Polsce. Minister Infrastruktury zapowiedział, że A2 między Warszawą a Łodzią zyska kolejny pas. Trwają też przygotowania do rozbudowy A4 na Dolnym Śląsku.